Rozdano nagrody w 13. krynickim turnieju szachowym zorganizowanym z inicjatywy wydawnictwa Penelopa z Warszawy, które reprezentował pan prezes Jerzy Moraś i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w osobie prezesa pana Stanisława Kornasiewicza. W sumie uczestniczyło 64 zawodników z całej Polski, z wielu klubów. Między innymi zawodnicy niepełnosprawni, którzy przyjechali w ramach obozu rehabilitacyjno-szkoleniowego szachowego. Wszyscy uczestnicy zawodów grali w jednej grupie. Najmłodszą zawodniczką była 13-letnia mieszkanka Krynicy Laura Studniarz. Najstarszy uczestnik miał prawie 90 lat. W zawodach uczestniczyło dwóch zawodników zagranicznych z Ukrainy i Węgier. Głównym sędzią zawodów był człowiek-legenda, sędzia klasy międzynarodowej, pan Andrzej Filipowicz. O Marko. A trzeba uważać, żeby nie upadło. Ale jak dobrze wyszło, to się rozbije na piasek. Jeszcze mamy tu nie... Jadwiga Gasiu, proszona jest. Na seniora. Na najstarsza z uczestników. Najlepsze panie. Pierwsze miejsce Lucyna Krawcewicz. Drugie miejsce Lidia Jasińska-Kuzia. I prosimy najmłodszą uczestniczkę turnieju, Laurę Studniarz z Krynicy.